Zobaczmy, co jest w środku. Siemanko i witamy w następnym odcinku. Zobaczmy, co jest w środku. W dzisiejszym odcinku, no nie zaskoczę was tym razem, będzie paleta A, B i C. I co? Tak naprawdę przejdźmy do palety. Dzisiaj trochę w innej formie, nie w kartonowej, ostreczowana, więc tak trochę będziemy się rozwijać. I teraz zobaczmy, co jest w środku. I teraz sprawdźmy, co znajduje się na naszej palecie. Wezmę sobie trochę nożykiem, tu pomogę. Muszę uważać, bo niestety będzie wam przeleścić dzisiaj. Nie będzie tak dobrze, jak ostatnim razem. Trampel jest z nami. Trampel trochę ten. Trampel wrócił z Hawaju. Był na wczasach. Dostał tuning. Zaczniemy tutaj, bo będzie ciężko. Ściągamy pierwsza. I Voltcraft. Aha, Voltcrafta ostatnio też mieliśmy. I to był miernik natężenia dźwięku. A tu jest, wow. Mocno poklejone. Instrukcji nie ma, czyli produkt albo uszkodzony, albo to wystawówka. Dobra. V-Charger 240 Quadro. Zaraz zobaczymy, co to może być. Wyjście nawet na 2,1 A. Jakaś ładowarka. To jest stacja ładowania nawet do 120 W, z tego co widzę, nawet do 12 A. Więc wpytę. Dobra, przejdźmy dalej. I tu mamy też Voltcraft. Też jest to ładowarka. Zobaczę tylko w środku, jak wygląda. Nówka funkiel. Dokładnie. O Jezu, ile tu jest wyjściówek. Zaraz zobaczymy po kablach jeszcze. Tak, kabel znajduje się w środku. Tu zresztą pokażę. Nawet ma... O, nawet mi widać. Nawet indukcja do ładowania telefonów. Zresztą znajduje się to na opakowaniu. Jak tutaj widać. Voltcraft Charger. Czyli to też jest ładowarka. No i dobra, co my mamy dalej? Coś od Makity. Chyba gwoździarka. To jest mój... O, coś tu spada. Dobra, powolutku. To poleta niestabilna dość mocno. Ale mi się wydaje, że to jest kurwa gwoździarka. Dla fanów oszukać przeznaczenie chyba trójki. To by było dobre urządzenie. Dobra. Ale mi się wydaje, że to jest gwoździarka. Albo do... Nie! To nie jest gwoździarka, ale byłem blisko. To jest zszywacz. Jeszcze ma akumulator. To jest zszywacz taki pneumatyczny. Zobaczmy, czy działa. Nie, nie ma. Pusto jest. Nie jest załadowany chyba. Z tego, co się widzę. O, i okular. U, kuźwa, widzicie? Ale niestabilny emocjonalnie jest. To trzeba uważać. To od razu odpowiem. To jest chybotliwy. Mamy w zestawie jeszcze dodatkowo stację dokującą do ładowania i okularki ochronne. Po kosecik. Tu widać, że bateria, ale bateria jest wpięta. Bo jeszcze jest akumulator. Ta rzecz. O, w sumie to się wypiął. Ale spoko opcja. 10,8 V. Czyli możliwe, że jakiś tam makitowski sprzęt. No to wszystko jest kompatybilne. Zawieszka do sportków. Spoko opcja. Nigdy w życiu nie widziałem kuźwa elektrycznego z takera. Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. I witamy ponownie. Przejdźmy do następnego. O! Mamy tajemnicze pudło. To na razie tajemnicze pudło niech stoi. Zawsze lubicie czekać na tajemnicze pudła. Z tego co ja się orientuję. Wszystko co ma nutkę niepewności zawsze jest lepiej wyczekiwane, ale nie, 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 nie. Dobra, ja już tu rozetnę. Bo widzę, że tu jest jakiś monitor na górze. Taki ciężki. Wiecie co? Prawdopodobnie jest uszkodzony, bo z tego co widzę, to stopki nie ma, nie ma oryginalnego pudła. Może być powystawówka, ale nie. Rozlana matryca, nie wiem czy będzie to... O, teraz będzie widać. Ale za to...
On jest taki wypukły. Nie będę go wyciągał całego, a może i wyciągnę. On jest wypukły, jeżeli widzicie. Nie, no na pewno trzasnięty. Ale słuchajcie, może na koniec odcinka albo zrobimy odcinek ekstra, dodatkowy, krótki taki shot. My się nim zaopiekujemy. Widzimy się za chwilę. Witamy z powrotem i lecimy dalej. Dobra, znowu Wallcraft. Ach, dobra, to już wiem, co to jest, oscyloskop. To już jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, nawet przybliżę. Oscyloskop od Wallcrafta. To już jestem mądrzejszy w pierwszym odcinku. Wallcrafcik. Raczej nówka, funkiel. Ale tak ku pewności, tak, nawet nie będę składał. Chłopaki sprawdzą. Dowiecie się na końcu, co działało, co nie działało, więc warto czekać do końca. Zobaczyć, co ile kosztowało i ile żeśmy zgarnęli za tą paletę tak naprawdę, bo nie każdy o tym wie, że na samym końcu odcinka wyskakuje cały kosztorys każdego produktu, który się znajduje podczas nagrania. Ile tak naprawdę żeśmy zarobili na danych produktach z tej palety. Tu mamy klucze. Tylko jakieś nietypowe. To już kojarzę. Bo on ma chyba jakiś mechanizm obrotowy, ale nie jestem do końca pewny. Press. Albo to jest na wymienne wkładki. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Przepraszamy za... Nie czaj. Tu jest narysowany, że... A, dobra, już wiem. On jest tak zwany, że trzymamy w ręku i mamy go obrotowy. Po prostu możemy nie odrywać śrubokręta i możemy obracać nim w każdy sposób i pewnie... Tak, tu jest zablokowany, a tu jest odblokowany. To ja wiem, o co chodzi. Ja mam podobny zestaw, taki bardziej mniejszy w domu, więc czaję, o co chodzi. No i co, zestaw prezentuje się dość spoko. Mamy torksy. Jeszcze jest jeden dodatkowy mały śrubokręcik. Znajduje się tutaj. I z tej strony Philipsy, czyli zwykłe krzyżaki. Więc całkiem spoko zestawik, bym powiedział. Z tego, co wnioskuję, on nawet może być do urządzeń po prostu pod napięciem. Z tego wskazuje po prostu kolorystyka tego urządzenia i faktycznie do 1000 V obsługuje, czyli nas nie pie... Co my tu mamy dalej? O, dobra, tu jest na pewno akumulator. Stacja. Jak to się nazywało? No i zapomniałem. Prostownik, no. Dobra, tu jest prostownik, ale stan to tak z tego, co widzę. Nie będę nawet opakowywał, chłopaki już się tym zajmą, bo jest k***o ciężki. Co tam mamy dalej? Dzisiaj dużo drobnych rzeczy. Roco. H0. To jak mi tylko z ołówkami się kojarzy H0, więc jeżeli ktoś jest k***a albo Roco, nie, to będzie k***a na pewno, k***a Dildos. Jak nic. Daję sobie k***a rękę obciąć. Oh shit. Nie, k***a. Model ciuchci. Dacie wiarę? Niesamowita rzecz. Już myślałem, że tu kuźwa będzie... Nazwa trochę mnie tu zmyliła. Ale model ciuch... To są... Wiem, że niektóre kuźwa egzemplarze takich kuźwa pierdółek osiągają tak astronomiczne ceny. Umary jeszcze żrą. Więc całkiem może być to ciekawa rzecz. I co tu mamy? Universal... To jest z tego, co widzę, Proxona i to może być jakaś pompa pod 12 V, typowo pod akumulator. Z tego, co tu widzę. Nawet zresztą pokażę na zbliżeniu. Z tego, co się orientuję, to jest jakaś pompa przepustowa albo coś w ten deseń. Tylko, że typowo pod akumulator, czyli w razie czego, jak gdzieś się by coś zalało,
To mogłoby być to, to. Na pewno jest używana. To na pewno nie jest nowy sprzęt. No pięknie. Tu mamy Voltcrafta. Termometr. Zewnętrzny, techniczny. A, pokażę wam tak. Już do kamery. Zobaczymy tylko, jak tam stan. Z tego, co widzę, to raczej nówka. Karton dużo. Uuu, kuźwa! Na bogato! Nawet mamy kuźwa etui. A co się mieści w etui? To zaraz zobaczymy. Nie no. Tu to już jest kuźwa elegancja. To już nie jest byle chłop. I podświetlenie, bateryki się znajdują w zestawie. Tutaj jeszcze widzę, że jakieś guarantee cardy i inne rzeczy. Laserowy. No spoko, może powiemy o nim trochę więcej, może nie, zobaczymy, czy jakieś inne fajne rzeczy nam wpadną w ręce. Dobra, co my tu mamy dalej? Dobra, przejdźmy do ostatniego na górze. O skur. Dobra, coś tu mamy, jakiś kartonik. Jak się do niego dostać? Czekajcie, chwilę, muszę tutaj wylukać. Dobra, okej, okay, już mamy. Mamy to. Magiczne pudełko. Magiczne pudełko, no dobra. Mówiłem, że magiczne pudełka będą na koniec, ale to jest duże pudło, a chciałbym zejść niżej. Więc polecimy teraz z nim. Trampel, spokojnie, nie bój się, pamiętam o tobie. No i dobra. Sprawdźmy, bo tu już nic nie będzie widać. Więc wezmę. Mamy coś od Yamahy. Czyli może być to jakieś urządzenie typu dźwiękowego. Tak podejrzewam. O kuźwa! Wiem, co to jest. To jest drum pad. Ja z racji tego, że mam duże ograniczenia manualne, wiem, co to jest drum pad. Drum pad jest zarąbistą rzeczą. Jeżeli ktoś chce się... Mieszka w bloku i nie ma możliwości i jak to się mówi, organizacji sobie sprzętu do grania, drum pad jest sprawą. Zwłaszcza, że można sobie się kalibrować, jeżeli on ma wgrywalny. Dobra, powiemy o nim później. Widzimy się za chwilę. No i cóż, dajemy dalej i sprawdzamy, co jeszcze jest na palecie. No, w pierwszej kolejności to może byśmy sobie sprawdzili. Mamy następny samochodzik. Railroada. Raczej spalinowy. Tak, dobrze, zgadza się, spalinowy. Zresztą widać tutaj pod spodem. Widzimy, że jest tłumiczek, przysiutko w środku. Sprawdźmy sobie tylko, czy znajduje się w środku. Gdzie tu mamy otwarcie? O, dobra, nie, jest boczne otwarcie, to nie będę wyciągał go. Tak, mamy trochę dużo materiału. Dobra, stój tu na górze. I co, przejdźmy dalej. Co tu mamy? Dobra, Proxona i tu raczej będzie szlifierka tarczowa. Dokładnie tu pokażę. Ale widzę, że jest nawet ten, możliwość podłączenia odkurzacza, czyli jest spoko opcja. Jeżeli ktoś ma jakiś mały warsztacik albo garażyk, to raczej nie będzie problemu i z tego, co widzę, to pady znajdują się w środku, czyli produkt jest powystawowy. Dokładnie tak. Wszystko widać. Pady znajdują się w środku. Tutaj jeszcze obrócę. Nówka, funkiel, wszystkie etykietki. Czyli najprawdopodobniej produkt jest sprawny. Dobra. Zamkniemy kartonik. Dobra, i przejdźmy do następnego. Dobra, magiczne pudełko. Czy jeszcze mam miejsce na magiczne pudełka? No
Chyba nie mam miejsca na magiczne pudełko. Lecimy dalej, zostawimy to na wierzchu, co było. Tylko... Dobra. I co mi tu mamy? Jakiś głośniczek. Tak mi się przynajmniej wydaje. O kuźwa. No to ładnie. Znaczy widać, że produkt jest powystawowy, od razu mówię. Ze względu na... Ale mamy... Zaraz wam powiem. Mikrowieża od Pioniera. Więc... Spoko, 60... 76 watów, kuźwa. Całkiem mocne bydle. Czyli pewnie głośniki same są. Mamy dwie kolumny w środku, nie będę wyciągał drugiej. Mamy dwie kolumny w środku, czyli na pewno jest basowa, głośnik. Dobra, już widzę. Jeden bas boczny, jedna echówka, jedna centralka. Spoko opcja. Naprawdę, to jest spoko sprzęcik. Dobra, i witamy z powrotem. No już nawet nie będę dochodził do tego, co tu mamy w środku, no bo wiadomo, że to jest urządzenie do prasowania, tak? Czyli jeżeli wiecie tam, na jakiej zasadzie to działa, zazwyczaj mamy, ale widzę, że są dwie końcówki. Są jeszcze jest nakładka na portki i nakładka chyba z tego, co widzę, na jednak odzież górną. Więc ciekawe może być. Mamy, o kurde, następny model Carsona. Zobaczymy, co tam w środku. Siup. Albo piszcie w komentarzach, czy wolicie krótsze filmy. Podzielone na dwa, albo żebyśmy dzielili na części. To różnie może wyglądać. Czasami mamy... O kurde. Może być ciężko, poczekajcie. Siup. Shit. Dobra. Postawię tu obok. Czyli dobrze zabezpieczony towar. No i co? Zrobimy przebicie sobie. Oj, kochani. No sprzęt to widać, że nówka funkiel. Nie ma lipy. Jeszcze na jedno życie jest jeszcze obsługa samego lemierza tutaj. Z przodu. Jeszcze kuźwa! On nie jest plastikowy. Ha! Dobry lot. Może opowiemy nim trochę więcej później. Więc na razie to tak może spakujemy delikatnie. Zobaczymy, czy coś ciekawego się trafi. I widzimy się za chwilę. No i co, przejdziemy dalej. Tak trochę już nam ubywa. Na szczęście Medion, czyli będzie coś albo jakiś monitor, albo telewizorek z tego, co się orientuję. No bo jeżeli Medion, to raczej w tym kierunku byśmy szli. Przynajmniej tak sądzę. Zobaczymy, co jest. Zobaczmy, co jest w środku. Taka jest prawda. Tak jest motto kanału. To zobaczymy, co jest w środku. No i raczej się nie pomyliłem z tego, co widzę. W środku znajduje się... Poczekaj. A, dobra, wy widzieliście, ja nie. Czyli mamy laptopa. Ja się produkuję, a tu wszystko do kamery było odwrócone. Znaczy, z tego co widzę, raczej nówka funkiel. Ale... Tak, nawet nie będę go wyciągał, gdyż ma... zabezpieczone jest folią. No i co, wracamy i zostało nam, z tego co widzę, trzy paki. Jedna dość Starbuster. Dobra, to już nawet nie będę wyciągał. Kula świetlna. Zajrzymy tylko do środka, ale raczej jest sprawna. Widać, że tu nic się nie znajduje. To jest kula świetlna, typowa do oświetlania. Właśnie tak mnie zastanawia, jak ona jest podświetlona, jak kuźwa ona jest stojąca. Ale ja nie już będę dociekał w tym temacie, jak to kurwa ma wyglądać i jak to ma działać.
Przejdźmy do ostatnich dwóch. Tutaj zaraz będę robił przebitkę, bo na pewno tego nie będę zajmował. Bo prędzej by mi plery... niż bym to zdjął. O, dobra. No i co? Zostały nam w sumie dwa magiczne pudła. Strach się bać. Ale trudno, lecimy. Pewno towar już był otwierany. Albo po wystawówkę. Albo co najgorzej, uszkodzone. Walizka? Dobra, zestaw narzędzi. Poczekajcie, bo to jest całkiem kiepsko, ale zrobię to takim mykiem. Przytrzymam sobie za boki karton. Nie, chyba sama walizka. Nic chyba poza tym. Toolcraft, czyli nie. Dobra. Pokażę wam w środku, o co chodzi. To jest skrzynka narzędziowa. I jeszcze z tego, co widzę, ale nie chcę wprowadzić w błąd, mamy następną ściankę. No kurde! Sprzęt na przegródki dodatkowe. Możemy sobie wyregulować. Spoko opcja. Tu jest chyba jakaś działówka. Nie wiem, może jak, może i nie. Wiem, że są na pewno dwie te części, więc coś tu. Ale zarąbista sprawa. Dla jakiegoś majstra? Wyjebista rzecz, ale fajnie, żeby się pokazać z takim czymś. To nawet dużo nas świadczy. Jak gdzieś chodzimy z taką... ale tu jeszcze chyba jest z drugiej mańki. Słuchajcie, bo kluczyki wypadły, to wrzucę tu. Będą wystawać. Poczekajcie, poczekajcie. Bo ja przez chwilę w ogóle nie patrzyłem na telefon. Ale z drugiej strony też jest. No bajer, opcja, naprawdę. Na klucze, jeszcze tu mamy wypinany, kuźwa, więc możemy w każdej chwili sobie to wyjąć, wyczyścić. Następne są tutaj narzepki. Nie, no jest spoko opcja. Spoko opcja, walizka jest przekot. Długo się trochę rozwarszawiam nad nią, ale zrobiła na mnie wrażenie. Powiem szczerze. Ta rzecz. Z początku myślałem, że to jest taka zwykła walizka, nie? Ale Toolcraft od razu... O! Mówię, coś kuźwa nie do końca, ale zarąbiście. Na kółkach kuźwa wyciągany jest badyl. Dla mnie wypas, szyfrówka, jeszcze dodatkowo mamy dwa kluczyki. Dobra, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj do tej dużej. Ja się otworzę tutaj, bo nie będę tego dźwigał. Zaraz złapię telefon. To zrobimy No k***a nie! Ja wiem, co to jest! Shit! Kurwa, ciekawe, czy jest sprawny. Nie będę wam pokazywał na razie, póki co. Postawię to tutaj. Nie będę robił jednak z przybitki, na k***a wyciągnę to. Chuj, nie wiem, ile to waży, ale kurwa podniosę, żeby pokazać. O, pewnie waży chuj i waży chuj, ale trudno. Mój kręgosłup. Nie, jeszcze nie pokażę. Muszę przejść boczkiem. Postawimy tak. I teraz kurwa robię. Pa, 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 pa. Mamy flipera. Jeżeli ktoś żył w latach 90. i miał jakieś tam 10 lat, to kojarzy takie zabawki. Kawał wspomnień, bym powiedział, związanych z moim dzieciństwem tak naprawdę i automatami różnymi, którymi można było się zająć, kuźwa, wrzucało się, kuźwa, żetony, to jest kawał historii. Aż mi się morda ucieszyła, chyba to widać po prostu. Niesamowita rzecz. No to co, zostało ostatnie pudełko, ja się muszę tym zająć i widzimy się za chwilę. No i co, została ostatnia paczka.
Ostatnia, może najlepsza. Bo w sumie była na samej górze, więc podejrzewam, że to może być jakiś dość wrażliwy towar tak naprawdę. Więc uważam trochę z nożem, żeby się nie wbić za głęboko. O, akurat styropian. No styropian, to już dobrze świadczy. Ale powiem... No, styropian jest. Dobra. Dobra. O, tu sztukowane. Uuu. O kurwa. O. Masakra. W środku jest masakra. Ale coś jest. Chwila, moment. Słuchawki Logitech i wszystko. Czyli w sumie... Jebać to. Pizdu. No wydają się na nowe. Chociaż nie. Bez przewodówki. Widać, że bardziej takie PC gaming. A nie, dobra, już wszystko jest. PC, Xbox One, PS4 i... No kuźwa. I do mobilnych urządzeń. Czyli na pewno będą połamane. Coś tak podejrzę. Nie! Kurde. Nówki fun. Aż kuźwa zajrzę do środka. Czysto. Przybliżę, zrobię wam zbliżenie tutaj z przebitki. Są nówki funkcie. Słuchawki gamingowe. Całkiem spoko opcja. Albo ja już głupieję. A, tu się wysuwa mikrofon. Z tego co się orientuję, tak? Dobrze mówię! Mikrofon się wyjeżdża sobie z boku, więc jest chowany. Fajnie, bo nic się nie urwie, a zresztą te mikrofony zawsze przeszkadzają. I tu jest pewnie... Dongiel gdzieś schowany pod spodem. I jest w środku! Kuźwa, to co jest zawsze najbardziej problematyczne, czyli kuźwa przekaźnik. Czyli wszystko znajduje się w środeczku, wszystko jest fajnie zmontowane w środku. Więc bym powiedział, że całkiem rzecz. Logitechy. Typowo gamingowe słuchaweczki. No to co? Tym miłym akcentem. Widzimy się za chwilę. Numer 5. Witam i zapraszamy na piąteczkę. Na naszej liście, czyli tak zwany pirometr od Worldcrafta. I całkiem powiem, że jest spoko. Tego tytułu, że ma zakres pracy od minus 30 do 500 stopni Celsjusza, więc całkiem sporo, bo mniej więcej zwykłe pirometry kończą się gdzieś przy 320. No już takie lepsiejsze, to już naprawdę tam czasami osiągają 500. O tyle jest fajne, że zasięg ma około 1,20 m, ale też jest bardzo fajnie skalibrowane tutaj urządzenie, żeśmy już włożyli do niego baterię. Więc jak będzie można zobaczyć, że żyje. I pewnie mam jakieś 32 albo 33 stopnie. Albo i mniej. No z tego tytułu, że mamy też tu wiatrak włączony, jest dość chłodno. I on też będzie przekłamywał. Piec polega też na tym, to może z przebitki pokażę. Dobra, i przejdźmy teraz tutaj do trampela. Zaraz pokażę, o co chodzi. Odsunę się kawałek. Dobra, tramp będzie na celowniku. Jak widać, przybliżę bądź oddalę. Kropka ta statyczna w środku się przesuwa. Więc najlepszy pomiar jest właśnie jak ta mała kropeczka akurat, o, znajduje się w środku i zresztą jest to widać. Wtedy jest najlepszy pomiar odczytywany. I wychodzi, że tramp ma 26 stopni, więc jest oziębły. Dość mocno. Więc mówię, no pirometr działa sam w sobie, zasilany trzema bateriami AA. Więc całkiem spoko. Sprawa, przysłona jest w ogóle zamontowana w środku, więc jeżeli kończymy pracę i nie chcemy, żeby nic nas nie czyściło urządzenia, zamykamy przysłonę, więc bym powiedział, że całkiem fajnie. Można ustawiać, jest dużo możliwości jak to się kalibracyjnych do tego urządzenia, gdyż można ustawić alarm nawet, przy jakiej temperaturze ma po prostu zasygnalizować, więc jest dość mocno rozbudowany systemowo. I byśmy polecali naprawdę tego Worldcrafcika, więc ciekawy sprzęt. Ale sprawdźmy, co jest pod numerem 4. Numer 4. Dobra, i siemanko, z powrotem witamy z numerem 4. I naszym zdaniem, podkreślę to, bo to są takie rzeczy, które tak naprawdę w naszej sugestii, jak to się mówi,
jest zainteresowanie, żeby to omówić. Ciekawy produkt po prostu. Każdy może mieć swoje mniemanie. My pokazujemy akurat to i przy czwóreczce właśnie jest Makita. I powiem szczerze, że pierwszy raz się w życiu spotykam z takerem na baterię. Z jednej strony może i spoko, tak faktycznie, bo gwoździarki są i pneumatyczne, i elektryczne, różne te gwoździarki są, mają zastosowanie. Takera jeszcze nigdy nie widziałem. Zresztą dużo osób pewnie też nie wiedziało, że jest coś takiego jak taker, kuźwa, elektryczny. Pic polega na tym, że... No dużo razy się z konstrukcją sprzętu nie można rozwodzić, ale jest jeden mały mankament, który wpływa na to, że... No jest nie do końca taki fajny, jakby mógł się wydawać, z tego tytułu, że musicie posiadać oryginalne zszywki od Makity, bo na innych nie działa, gdyż mają inny rozstaw, o dziwo. Czyli Makita pod tym względem się zabezpieczyła, żebyście nie zapakowali sobie tego, co chcecie, a kupili od nich. Więc jak to się mówi, transakcja wiążąca i musicie kupywać oryginalne zszywki, niestety, od Makity. No i cóż, więcej byśmy powiedzieli. Przejdźmy do numeru 3. Numer 3. I co, witamy w numerze 3 i byśmy powiedzieli, że... Spychać jest git, tak? Już mamy go podłączonego, podłączyliśmy do niego akumulator. Jest dobra możliwość, bo możemy w nim włączyć i wyłączyć następującą funkcję, czyli... Praca silnika. Znaczy na dworzu to nie przeszkadza, nam trochę tutaj by przeszkadzało, bo by nam troszkę zagłuszało, jak to się mówi, w fonie, ale pic polega na tym, że mamy ośkę. Więc jest, jak to się mówi, wszystko fajnie działa. Więc jest naprawdę fajna zabawka, ale raczej bym powiedział, że nie do końca dla dzieci. Najfajniejszą też opcją jest tego to tak naprawdę tytułu, że mamy ruchomy lemierz. Więc jak to się mówi, całkiem spoko opcja i powiem, że z miłą chęcią pobawiłbym się, że siłowniki są mocne, bo naprawdę ten spychacz potrafi się unieść lekko. Na swojej, właśnie jak widzicie. Więc siłowniki dają radę. Konstrukcja jest, bym powiedział, po części metalowa, po części plastikowa. Kabina na pewno jest wykonana z, moim zdaniem, aluminium z dodatkiem cynku. Tak samo jak łyżka, bo słychać, że to jest metal, ale gdzieś tam, jak to się mówi, ten specyficzny cykanie jest słychać w tle. Nie polecam dla dzieci, bardziej dla jakichś tam starszych osób, albo już naprawdę tam 13 plus kogoś, kto już, jak to się mówi, będzie umiał operować tym urządzeniem i raczej nie będzie hatował go gdzieś tam w jakichś masakrycznych warunkach. Jak to się mówi, sam produkt też w sobie nie jest drogi, joystick. No mamy możliwość podpięcia sobie pewnie smyczy, tak naprawdę, no bo wiadomo, zawsze jest trochę wygodniej i zawsze mamy zabezpieczenie tego tytułu, że może nam się nie uszkodzić. 2,4 zasięg gigaherca, więc jak to się mówi, standardowe pasmo przełożenia. No i co? Widzimy się w numerze 2. Numer 2. No i co? Przejdźmy do numeru 2, czyli tak naprawdę drumpada od Yamaszki. I bym powiedział, że jest... Nie mamy żadnych pałeczek, więc... Master Volume jest na maksa. Działa. Wszystkie high hity. Wszystko sprawne. Mamy przekręcanie poprzez pokrętło i możemy mieć nawet do 20-30. O kurde. Różne. Z tego co widzę jest 70. Yo! Jest 75 różnych. Kurwa! Jest 75 różnych ustawień. Więc czyli całkiem pokaźna, jak to się mówi, biblioteka dźwięków. Ale.
Nie mam niestety pałeczek, więc trochę to tak ciężko, a zresztą u mnie też jest ciężko z pałeczkami. Więc całkiem spoko sprzęcik, bym powiedział. Mamy na jeden, na dwójkę, na trójkę. Mówię, ja się nigdy na Drampadzie tak super jakoś, jak to się mówi, nie działałem. Wiem, co to jest, wiem, jak to działa, więc... Widzimy się przy numerze 1. Numer 1. I witamy przy numerze 1, czyli kuźwa pimbalu, co jest naszym zdaniem chyba najfajniejszą rzeczą, która się trafiła na tej palecie. O dziwo, karton może nie sugerował tego, że jest całkiem sprawny. Ale co będziemy przedłużać? Przejdźmy do samej rozgrywki. Widzimy się za chwilę. I co? Przejdźmy do samej rozgrywki. Przypominają się czasy, jak się chodziło na automaty. Kurwa, kiedyś to było... Jak ktoś zna klimat kupywania żetonów. No ale huk. Dobra, tym razem nie poszło mi za specjalnie. Człowiek wyszedł z formy. Ale powiem wam szczerze, że całkiem miło. Jak to się mówi, tuż palny z ręki. Sam sprzęt działa. Mamy niewypoziomowanego, więc jak to się mówi, kulka trochę poszła na bok. Z tego tytułu, że niestety nie było nóg w zestawie. Ale co? Wspomnienia wracają. I przejdźmy do shitu palety. Shit palety. I co? Witamy w shitie palety. I tak naprawdę takim shitem palety nie było nic ciekawego w tym momencie. No mamy jedynie telewizor, więc... Postaramy się go jeszcze bardziej. I to nie będzie siekiera ani nic, ale jeżeli jesteście ciekawi, to wbijcie w sobotę na dodatkowy materiał ekstra. Na razie na tym kanale, zobaczymy, że rozwiniemy drugi. Piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę. Jeżeli im więcej łapy w górę, to będzie dla nas, jak to się mówi, bardziej motywujące do tego, żeby jednak kanał ekstra powstał dla was. Będziemy demolować uszkodzone sprzęty. Ale i co? To dowiecie się już, jak to się mówi, w sobotę, co będzie. I cóż, jeżeli wam się podobało, standardowo, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz i kliknijcie w suba. I co? Zobaczmy, co jest w środku w następnym odcinku. Na razie, cześć!